Aleksander Sikora został nową twarzą Polsatu. Widzowie zobaczą go nie tylko w porannym paśmie Halo, tu Polsat, ale również w muzycznym show Twoja twarz brzmi znajomo. Czy stresuje się na myśl o ocenach jury? Aleksander Sikora uczestnikiem programu Twoja twarz brzmi znajomo? Aleksander Sikora będzie jednym z uczestników nadchodzącej edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo. Prezenter telewizyjny w rozmowie z portalem polsat.pl wypowiedział się na temat tego, jak podchodzi do ocen jurorów. Przypomnijmy, w 21. edycji w jury zasiądą Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski, Justyna Steczkowska i Stefano Terracino. Trzydziestoczterolatek nie tylko nie stresuje się tym, co od nich usłyszy, ale liczy na uwagi, bo dzięki nim będzie wiedział, nad czym musi jeszcze popracować. Nie obawiam się ocen jury, bo wręcz liczę na konstruktywną krytykę. Chcę z programu wynieść coś dla siebie. Celem nie jest jedynie zaprezentowanie się na małym ekranie, żeby widzowie mnie lepiej poznali i dobrze się z nami bawili. Chciałbym nauczyć się także czegoś, co zostanie ze mną na lata. Coś, czego nie wyniosłem do tej pory z amatorskiego teatru muzycznego w Krakowie, coś, czego nie doświadczyłem, będąc przez lata w telewizjach. Chodzi o to, by nauczyć się lepiej śpiewać czy operować głosem, tłumaczył w rozmowie z portalem Polsat. Plac, twoja twarz brzmi znajomo. Olek Sikora o ocenach jury. Olek Sikora dodał, że jury ma prawo skrytykować jego występ. Liczy się z tym, że słowa ekspertów mogą na dłużej zapaść mu w pamięć, jednak ma nadzieję, że mimo to będzie mógł w pełni skupić się na przygotowaniach do kolejnego odcinka. Nawet jeżeli usłyszę kilka nieprzychylnych słów, bo przecież jurorzy mają do tego pełne prawo, to mam do siebie dystans i z chęcią ich wysłucham. Być może pewne słowa zapadną mi w pamięć, ale nie będą na tyle dotkliwe, żebym nie mógł się po nich podnieść i przygotować kolejnej metamorfozy, mówił we wspomnianym wywiadzie. Wyjaśnił przy tym, że jurorzy na pewno będą oceniać uczestników sprawiedliwie. Liczę na to, że jurorzy pokażą pazur. Mamy tam takie osobowości, że wiem, że będą oceniać występy w zgodzie ze swoim sumieniem, zaakcentował.